nie ma kreskówkowy Spike. 10 tysięcy łapek i robimy tier listę zadymiarzy. W tym momencie na ekranie wyświetla się osoba, która zgarnęła nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i proszę ustaw w opisie swojego kanału coś do kontaktu, na przykład adres e-mail, ID z Discorda albo nazwę z Instagrama. A jako, że dzisiaj robimy film dotyczący skinów, to chciałbym rozdać 3 osobom spod tego filmu po takim saneczkowym gryfie, czyli naprawdę bardzo fajnym świątecznym skinie. No i moim zdaniem jest to jeden z lepszych skinów do gryfa ogólnie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma gryfa na swoim koncie, to dostanie skina i postać za darmo. Dzisiaj 3 osoby zgarniają skina, także jeżeli chcesz zgarnąć jedną z tych 3 nagród na swoje konto, to wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujesz mój kanał, wciskając ten guziczek subskrybuj tam na dole. Pamiętaj o tym, bo bardzo dużo osób dalej nie subskrybuje mojego kanału. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu, jaki jest twój ulubiony skin w Brawl Stars albo do jakiej postaci jest, jeżeli nie pamiętasz jego nazwy. Takim moim ulubionym skinem jest Trixie Colette, a twoim? Napisz w komentarzu. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną cała ekipa, czyli Gracuś i Vera. Witam serdecznie. I co dzisiaj robimy? Dzisiaj wybieramy ten skin najlepszy do każdej postaci. Wybieramy najlepszego skina czyli do każdej postaci. Czyli na przykład do Shelly jest ta Halloweenowa, której Damian nie ma najwyraźniej, to jest kiepskie. Wy mówicie, że który skin do Shelly jest najlepszy? Halloweenowy. Halloweenowy? Wiedźma? No Wiedźma, widzisz. Halloweenowy, czyli który? Nie ma go tu. No nie masz go nic. Że niby ta? Czarownica tak. Shelly? Że ta już po remodelu, tak? Nie ta wcześniejsza. No bo wcześniejsza to była po prostu Wiedźma Shelly. No nie ma, ta wygląda super. Ta według ciebie jest najlepsza, Gracuś? Tak. Według Wery też? Tak. To według mnie ze wszystkich skinów do Shelly najlepszy jest taki skin, którego nie mam, czyli Star Shelly, bo słuchajcie, to jest bardzo unikatowy skin, który można było zdobyć w 2018 roku. Jeżeli ktoś ma takiego skina, to moim zdaniem jest totalnym koksem. Jak dla mnie to jest najlepszy skin do Shelly. No ale takiego skinka na przykład ja nigdy w życiu nie będę mógł mieć na swoim koncie, więc uznajmy, że drugim takim najlepszym w sumie faktycznie może zostać ta czarownica Shelly. Ja się też z wami zgadzam, myślę, że ten skinek jest spoko, mityczne przebranie, 200 gemów. Napiszcie w komentarzu, jaki skin do Shelly według was jest najfajniejszy. A tak patrząc na moje przebrania, no to chyba ta księżniczka, tak z tych co mam przynajmniej no, na koncie, no, nie? Tak. Ona też jest dosyć unikatowa, bo była w karnecie. Kiedy? No jednym z pierwszych karnetów, nie? Nie pamiętam w którym sezonie dokładnie, ale kojarzę, że księżniczka Shelly jest no, ale karnet. W pierwszym był Poco, pamiętam, bo z Gelem był. No, no to w drugim nie było czasem skina tego księżniczka? W drugim był chyba do Dynamica. No ale cóż, no w jakimś jeden z pierwszych. Napiszcie w komentarzu, jak uważacie, w którym to było. Napiszcie, bo serio chciałbym to wiedzieć. To jeszcze przyjrzymy się animacji właśnie tej czarownicy Shelly i nie, no faktycznie, no bardzo, bardzo mocny skinek, zgadzam się. I do tego lata na miotle. Na miotle lata, no mam unikatową animację w lobby. Ale Star Shelly i tak lepsza dla OG graczy. Oprócz Shelly wybierzemy też najlepszy skin do wszystkich 75 pozostałych postaci, czyli nawet do nowych legend, takich jak Kid. A nie 6? A, bo teraz już była Shelly, okay. Tutaj rozkminę załączył. Następna w kolejności jest Nita, ale zanim wybierzemy skina do Nity, to słuchajcie, jeżeli chcecie kolejny tego typu odcinek, zrobienia jakichś tier list, albo w ogóle jakichś takich różnych zwariowanych rzeczy z Brawl Stars w naszym tercecie, to ile łapek pod tym filmem muszą dobić? 12 tysięcy. 12 tysięcy łapek? A ty, Vera? Podbijasz, czy zostawiasz? 13 tysięcy. 13, dobra. 13 500. To ja mówię 13 500, dobra, to ja przebijam was wszystkich. 14 tysięcy łapek po tym filmie i robimy kolejny filmik z Brawl Stars w naszym tercecie zwariowanym. No i teraz pora wybrać najlepszego skina do Nity. I słuchajcie, Nita ma dużo różnych skinów. Moim zdaniem jest to... Shiba Nita. O, nasz piesek Hiruś, słuchajcie, Nita. Zdecydowanie wszyscy wybieramy Shiba Nita. Tak, ale też fajna jest, ale ogólnie tak uczciwie, ta nowa, słuchaj, ten legendarny skin. On kosztuje 300 gemów, chłopie. Widziałeś, jakie ona ma animację ataków i w ogóle załatwienia przeciwnika? Widziałem, ale... Ona ma... Shiba Nita jednak, Shiba. Dobra, czyli ostatecznie wybierasz Shiba Nitę. Tak. Jesteś pewien. Vera też. Tak. Jeżeli chodzi o cenę do jakości, to też bym dał raczej Shiba Nitę. Na przykład jest dużo, dużo lepsza od takiej pandy Nity. Ta Nita też jest spoko, ona no też tak, w ogóle wypadła mi ze Star też. Dropa, z tego co pamiętam. No ale ten legendarny skin do Nity, no aż się prosi, żeby to wygrać. No bo te ataki, chociaż jest droga, ja osobiście bym jej nie kupował, jeżeli chodzi o legendarne skiny, bo moim zdaniem są fajniejsze. Jak na przykład chociażby do Stew. Albo Mortisa. Ja nie wiem, ja bym chyba dał wyżej tą Nitę z ciosami. Wydaje mi się, że to jest lepszy skin, droższy, ale lepszy. No ale skoro wy zagłosowaliście tutaj oboje na Shiba Nitę, no to ja nie będę już wam wchodził w paradę. Tak, Shiba Nita wygrywa, także no co, no mamy, słuchajcie, najlepszego skina do Nity już wybranego. Napiszcie w komentarzu, jak wy uważacie, jaki skin do Nity jest najlepszy. Ale no tutaj Misiek jest mega no słodziakiem, jak on jest. Patrz, o tutaj jest ten Misiek. O, jaki fajny, nie? I ma jeszcze taką obruszkę z serduszkiem. Jakie ma policzki. No fajny, no ale tu byśmy mieli słonia. Też fajnego, tylko takiego gruźnego. No dobra, niech będzie Shiba Nita wygrywa. No ale kogo wolałbyś przytulić? Takiego misiaczka? Takiego z takim języczkiem? Shibowego? No pewnie, że tak, takiego shibucia. Słonia, który cię nadzieje. Nie no, pod tym względem, dobra, no Nita wygrała, niech będzie. No to pora najlepszy skin do Colta, no to Gracja, może ty zaczniesz. Tutaj jakiś wybór masz ja konkretny. Ja chyba ten nowy Dark Angel Colt. Mówisz, że nowy Dark Angel Colt, albo biegny Colt. W sumie ten
Dark Angel Court aktualnie jest za darmo dla każdego i myślę, że jeżeli chodzi o cenę do jakości, no to jest on naprawdę mocarny. W ogóle ta animacja, nie? Jak on się tu wyłania. To jest kozak. I on jeszcze te skrzydła takie mu się pojawiają, to wygląda naprawdę dobrze. Ale przepiękny Colt też jest fajny. Który? Przepiękny, ten w masce. Ten w masce? A no przystojny. Z Wrecking Colt. Nie, ja mówię o tym. To jest przystojny? A przystojny też jest spoko, no. Taki śmieszny, bo on ma taką swoją maskę i niby za siebie się nie podaje. Taki całkiem przystojny. Ale boże, te skiny do Colta, te takie basicowe. Jest jeszcze bananowy Colt, trochę taki Miko Colt. No, czy to Colt nie? On mi nie siedzi, ten skin jakoś za bardzo. Ale jest taki zwariowany. Nie, dobra, moim zdaniem, słuchajcie, Mroczny Anioł Colt to najfajniejszy skinek do Colta. Jeszcze stosunek cena do jakości, mega kozak, słuchajcie. Odbierajcie go czym prędzej właśnie z nagród codziennych, darmowych, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo później będzie on kosztował 150 gemów, tak jak tutaj to widzicie. Ale jest on naprawdę fajniutki. A to on czasem nie był wybrany przez community? Tak, on był stworzony, patrz, Supercell Make. I tu masz nawet autorstwo, czyje KDA Poltergeist, on właśnie stworzył tego skina, on mega kozak. A ty, Vera? Też? Też tak też. Sobie. Już nawet nie mam nic do gadania, no nie masz, wybrałeś. Bo już wybraliśmy, no bo już było 2-1, no. Boom! Dobrze, skinek został wybrany. No to teraz ból i możemy zacząć od ciebie tym razem, Vera. Także jakiego skina ty byś wybrała do bóla? O, tutaj jest dużo różnych fajnych kandydatów. Ja mam swojego faworyta i jest to zdecydowanie... Dachowiec? Dachowiec ból. A bo on ma w sumie tutaj kota, a Vera jest kociarą mega, ona uwielbia koty. I dlatego właśnie tego skina wybierasz. Fajne, ma, fajną ma kurteczkę. No, fajny. Ogólnie fajny jest ten skinek, bardzo. Ale zobacz tego, Bullmang. No te skiny właśnie z tej kolaboracji Brosser też są mega śmieszne i są takie mega unikatowe, nie? Ale ja wybieram Barbarian. Co ty gadasz? Nie ma go, nie ma go tu, on był, no, za darmo chyba kiedyś. Ale jeszcze słuchajcie, jest na przykład taki skin właśnie tutaj Bio 700 z karnetu Terminator, też moim zdaniem fajny. A co on tu ma, koteczka? Nie, tak, koteczka, to wszędzie kotów szuka. A co, co, no nie, no to jest normalnie czacha taka z rogami, bo dbula. A to wygląda jak głowa kotka. No sama jesteś kotek ty. A patrz, takie samo coś ma na brzuchu, to też jest głowa kotka? Jakby się uprzeć? Ło, no to mówisz, że ten skin jest najlepszy? On był też za darmo, kiedy on był za darmo? W zeszłym roku? Już dawno chyba, nie pamiętam, to moje jedyny skin na bóla. Dobra, czyli twoim zdaniem to jest najlepszy skin. Mm-hmm. A Vera mówi, że dachowiec. Tak. No to myślę, że chyba tym razem będziemy mieli bardzo odmienne zdanie, bo ja chyba wybieram tego Bullmanga. Wydaje mi się bardzo fajny. I on też, słuchajcie, jest do kupienia tylko właśnie z gemy, więc przez to jest mocno unikatowy. I też podoba mi się ten, którego wam wcześniej pokazywałem, właśnie Terminator. Nie wiem czemu, ten mi jakoś tak do końca nie siada. W sensie... coś takiego jest, że nie do koniecznie chciałbym wydać na niego 150 gemów. No bo czemu strzelasz z kota? No właśnie, strzelasz z kota, nie? To jest takie dziwne. No dobra, no to tym razem, słuchajcie, wybory są u każdego jakieś inne. Wy napiszcie w komentarzach, jaki skin do bóla według was jest najlepszy. A, kupujesz swojego? No bo ja wybieram, no teraz ja trzymam to w ręku, no to ja wybieram tego, tak? Ale ty wybierasz sobie Barbariena, a Weronika wybiera tego dachowca. Także każdy ma swojego ulubionego, no. Ten już jest wybrany. A taki bardzo niebólowy ten ból. Bardzo niebólowy? No jak nie? Przecież on bardzo jak ból wygląda, co ty gadasz? Ale no, chodzi o pojaka, to, no. Taki słodki, no taki fajny mały. Jest, fajny jest, taki tiny boom. Jeszcze jak zobacz, jaką ma broń serduszkową. No. Fajny jest, a czemu go na niego nie zagłosowałaś? Zdziwiłem się. No też jest słodziak. Dobra, no to pora wybrać skina do Broka. No to teraz... Chyba Zeus, ale muszę zobaczyć. Właśnie tak, ja też myślę, że Zeus Bro. Słuchajcie, no tu są skiny te, które ewentualnie można sobie nabyć. I jak widzimy, no jest tu Zeus Bro, który ma właśnie w ogóle taką animację też tej chmurki. Nie no, on jest turbo mocny. Moim zdaniem bezapelacyjny zwycięzca. A ty, Werka? Ja myślę właśnie to samo, co wy, czyli że ten Zeus. Zeus Colt jest najlepszy. Totalny szef. Brok, nie Colt. Zeus Colt. Zeus Colt. Dobra, jeżeli chodzi o skiny do Broka, no to ja na przykład na swoim koncie mam jeszcze taki fajny, unikatowy ten Power Rangersowy, nie? Super Ranger Brok, który nie wiem, też był chyba z karnetu, tak? No, też był chyba z karnetu, tak, właśnie. Tak. Jeszcze jest tańczący Brok, ale tak szczerze, no ten tańczący Brok jakoś mi tak turbo nie siedzi. Raczej grałem tym Power Rangerem, no ale ze skinów tutaj ewidentnie najlepszy jest ten Zeus. No teraz? Pora na El Primosa i słuchajcie, no to jest dużo skinów, jest bardzo duży wybór, jest też taki nowy skin. El rozgrywający, on jest w ogóle mocny, fajne ma ataki, fajnie on wygląda w grze, nie wiem czy widzieliście jak to wygląda. Szybko nabijam sobie ulta, bang 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 i patrz to, Gracjan. El Primo! Chłop leci i wyświetla się właśnie, tutaj cała w ogóle nie wiem, jakieś yardy pod nim wyskakują, touchdown, tu jeszcze piłka mu wypada. Nie wiem, kozacki jest, no, te animacje robią robotę. Ale tych skinów do El Primo jest naprawdę dużo, ja na przykład pamiętam jak El Rudo Primo jeszcze był przed właśnie tą zmianą nie skinową. To ja wcześniej go specjalnie kupiłem, bo był tańszy, chyba kosztował 50 gemów, 39 gemów, teraz kosztuje 79 gemów po remodelu. No ale wtedy wyglądał dużo gorzej. Jakbym nie wiedział, że będzie remodel, to bym na pewno go nie kupował. Tych skinów do El Primosa jest naprawdę wiele, są jeszcze te El Dragony, też są spoko całkiem, jest taki różowy. No. Chyba ten zielony El Dragon, myślę. Jeszcze jest taki El Corazon. I jeszcze jest na przykład El Brown, właśnie też z tego i zestawu. I on jest najlepszy. Czyli ty wybierasz właśnie El Browna. Tak. Moim zdaniem też jest fajny. A ty, Gracjan, kogo wybierasz? Draco...
tego, tego zielonego. Dragona. Dragona zielonego. El Dragon Verdoso. No dobra. No a moim zdaniem będzie ten najnowszy skin, bo mnie te animacje kupują, nie? Ja najbardziej chciałbym mieć tego skina do El Primo ze wszystkich. I moim zdaniem ten jest najlepszy, czyli znowu każdy z nas wybiera inaczej. Czy też kupujemy? No to proszę, niech będzie twój tym razem. Niech będzie twój w tym momencie. Animacja odblokowywania właśnie tego El Dragon Verdoso. Dawno, wersja zielona. Dawno temu. Ej, słuchajcie w ogóle, bo myślę, że na tym odcinku będzie milion różnych opcji. Możecie zrobić taką listę po prostu w komentarzach, żeby pisać Shelly i najlepszy skin. Także możecie wypisać wszystkie wasze ulubione skiny do właśnie tych postaci i zobaczymy w komentarzach, z kim się ludzie najczęściej zgadzają. Czy ze mną, czy z Werą, czy z Gracusiem. Nie no, ale ten skinek naprawdę fajny. Ale i tak myślę, że ten nowy troszeczkę fajniejszy. Chociaż z samego wyglądu, no dobra, faktycznie mi się wydaje, że ten dragon lepszy. Ale animacje, gościu, animacje. Dalej mamy Barleya. Ja myślę, że... Rycerz jednorożec? Nie, ja myślę, że to jest ta piekarka. Nie wiem, jak się nazywa. Ja myślę, że to z ciastami chyba jest najlepsza. No, ale tego skina też nie można. Jak się nazywał ten skin z ciastami? No na przykład tu jest dużo takich basicowych skinów do Barleya, które mocno się nie zmieniają. Ten jednorożec na przykład jest spoko. Ja myślę, że ta pani jest... The best. O, cukiernik Barley w ogóle, słuchajcie, kosztował 79 gemów. 150, i... no to nie dalej. O, no dobra, faktycznie, przecena. No co, jesteśmy zgodni, że ten skin wygrywa? Tak. Nie, no myślę, że to jest taki unikatowy skin do Barleya, wyróżnia się i niech będzie. Niech on tutaj wygra tego skina najlepszego do Barleya, a wy piszcie oczywiście, jak wy uważacie w komentarzach. Poco. Poco loco, słuchajcie, ja no to myślę... tu jest dużo fajnych skinów. Ty masz swój ulubiony, ty masz swój ulubiony. Star Poco, też właśnie skin sezonowy, ale tutaj na przykład ten Desperado Poco jest bardzo ładny. Podoba mi się też ten tutaj tandetny Poco, czy na przykład właśnie ten nowy, monitorowany Poco ze Star Park CCTV, czyli właśnie Poco, który jeszcze jest tutaj człowiekiem, jeszcze nie przeszedł tej przemiany po dotknięciu z klejnotami. Też wydaje mi się, że to jest fajny skin. A ty, Werka, co, byś wybrała tego z serduszkami? Nie, ja bym właśnie wybrała tego najnowszego skina. Tego, monitorowany, dobra, okej. Okay. Ja w ogóle aktualnie gram tym Desperado Poco, no ale o, jeszcze jest Poco Pirat, on też jest bardzo fajny. No też, ale myślę, Star Poco jest. Dobra, no to według Graciana ten tutaj właśnie z tą czapką, którą tu mamy, wygrywa, także proszę cię, możesz założyć, jeżeli chcesz. El Poco, El Poco. You make me un Poco Loco. Jesteś człowieku, robisz cosplay Poco, nie? To nie jest prawdziwy Poco in real life, to jest prawdziwy Poco in real life. To ja dla odmiany zagłosuję na tego tandetnego Poco. Wydaje mi się, że jest fajny, sporą ma cenę, bo 150 gemów, epickie przebranie, no i każdy ma jakiegoś swojego skina wybranego. A wiecie w ogóle, że istnieją shipy Poco i Ems? Co? Jak czemu Poco i Ems? A no bo w sumie kościół trupy. Tylko, że on jeden jest żółty, a drugi to zombie. To jest mumia. Skin do Rozy, no to proszę, Vera, ty wybieraj najlepszego skina do Rozy, bo ty jesteś zaawansowaną graczką. Zdecydowanie. Czy liderka? Tak, nie, wiesz, tu nie ma co chyba gadać, Gracjan. Nie wiem, nie patrzyłem w ogóle na skiny Rozy nigdy. No bo ona ogólnie za dużo nie ma jakichś fajnych skinów. No ma tylko ale tą... Ale ten też jest fajny, wygląda no. Ze Steven Universe. Ale nie, fakt, totalny vibe ze Steven Universe ma, no. Przez te okularki, nie? No, ale myślę, że ta cheerleaderka wygrywa zdecydowanie. Jeszcze ma, o, taką czapę, jak z Potwory i Spółka, no. Czy coś. No to jest, słuchajcie, nasz winner do Rozy. Najlepszy skinek według nas. Nie, no fajna jest. Teraz do Jessie będziemy wybierać skina i moim zdaniem najfajniejszy, ja już wiem jaki jest, ale dobra. Ta, co dostała Paulinka. Czyli tak. Właśnie tanulki Jessie, tak. Który kupiłem Paulince. Ja myślę, że on jest turbo słodziutki i w ogóle jest fajny, nie? A ty, Weronika, czy masz tu jakiegoś innego skina? W ogóle patrz, tutaj jest na przykład ten nowy laleczka i stosunek ceny do jakości jest fajny naprawdę. Ja chciałam powiedzieć właśnie, że to jest najładniejszy skin do niej według mnie. Ta laleczka Jessie? Tak. Okej, okay, ale ja myślę, że tanuki tak się gracją też. Dobra, no to zostaje tanuki. I to jest według nas najlepszy skin, ale według Wery jest ten inny skin, także wy też napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Ale tanuki z tosem. Jeszcze zauważ na tego słodziaka tutaj. Widzisz, no. Jaką ma kokardkę fajną? No wiem, ja mam tego skina. Jest fajny. To jest gentleman dynamika. Ja myślę, że... Mike, on ma dużo skinów, on ma tutaj skiny legendarne, ta, takie ja właśnie, jak Robot albo Mike. Właśnie ja myślę, że albo Robot Mike, albo ten taki... Ja myślę, że ten pleśniowy jest najlepszy, tak szczerze. On jest turbo, turbo fajny. Jeszcze w ogóle Dynamica jest dużo innych skinów, takich jak na przykład, nie wiem, Święty Mikołaj czy coś. O, ja mam tego gościa od Hotelarstwa. Hotelowy Mike? Tak, Hotelowy Mike. Też jest fajny strasznie. W ogóle ja na przykład mam takiego skina jak klasyczny Dynamica, który też jest fajny. Zobacz, jakiego ptaszka ma na głowie. Ja też go mam, ale on jest taki... Ty mówisz o tym jeszcze, o tym tak, boju hotelowym, że mówisz, że jest spoko. No w sumie jest git, nie? Boj hotelowy, taki boj hotelowy pana P. Ale myślę, że najlepszy skin, moim zdaniem przynajmniej, to jest ten mityczny skin. Właśnie pleśniowy Mike. Swoją drogą był sposób, żeby mieć tego skina za nią. On jeszcze kosztował 200 gemów. Wystarczyło po prostu za punkty z ligi klubowej sobie go odblokować. I ja myślałem, że mam go odblokowanego w ogóle, ale wychodzi na to, że jednak nie mam. Lekka kraksa. No ale no nic, no po prostu na razie go sobie nie kupię, bo szkoda mi kasy. A w ogóle tego skina kupiłem na starym koncie. No dajcie mi chrupkę. I 300 gemów poszło na tego legendarnego skina i nawet nim nie gram. Dlatego właśnie nie wybieram tutaj jego, a wybieram właśnie tego pleśniowego Mike'a. Czyli każdy wybiera inaczej, czy co ty wybierasz, Vera?
Też wybieram pleśniowego. No to wygrywa pleśniowy Mike! Teraz słuchajcie, mamy Tika i no ja już tu mam jednego swojego faworyta. Chociaż na przykład ten bałwanek Tik też jest mega spokojny, jest w ogóle teraz aktualnie na promocji. Ej, co tu się wydarzyło? Kot Damian zniknął. Nie, nie, nie. Słuchajcie, bo kot Damian znika co 2 tygodnie chyba automatycznie, więc pamiętajcie, żeby mieć wpisany. U mnie już tutaj siedzi, ładnie jest wpisane wszystko. Także pozdrawiam każdego, kto używa kodu Damian i mega dziękuję za wsparcie. Do Tika jeszcze jest taki zwariowany Tik Server, tylko jest drogi, to jest też mityczne przebranie. Chłop co tam liże głowę jakąś jedną z tyłu, ale to jest chyba najlepszy skin. No. Tika. Tak. No nie ma co się kłócić, nie? Że ten Tik Cerber jest najlepszy, chciałbym go bardzo mieć. Niestety nie leci ze Star Dropów, bo jest za drogi. Może jeszcze zrobią jakiś update, zaczną dodawać te droższe no, skiny może, też tam. Można ale no, och, fajny ten skinek. Jeszcze tu na przykład był taki Shoki, ale nie, no nie wygra, niestety. Fajnie. A na przykład ten mój królewski Crab Tik też jest nawet niezły. No ale tu mamy zdecydowanego winera, Cerber. Pora na skina do 8-bita, ja mam tutaj właśnie wersję 8 bitowca. No i co, no jeżeli chodzi o skiny do ja niego, myślę, to moim że... zdaniem jest tylko jeden faworyt. Wirus. Domek? Domek? Jak to domek? Serwa, że ten domek jest najlepszy? Tak. Kobieto! Ja myślę, że wirus. Nie, ja myślę, że też ID wirus. I też nie ten nowy antywirus, bo moim zdaniem ta wersja kolorystyczna jest taka mech. Trochę za bardzo się błyszczy. Nie no, jest mega podobna do tamtej, ale jest taka gorsza troszeczkę. No ale ten, słuchajcie, 8-bitowiec no. Wirus jest totalnym szefem. No przecież ten skin wygląda tak mocarnie. No w sumie to też jest legendarne przebranie. No i mega żałuję, że nie odebrałem go sobie, jak dawali dla twórców Supercella tego skina za darmo. Ja go wtedy nie odebrałem i nie mam tego skina. No a 300 gemów trochę sporo, ale może kiedyś go kupię, jeżeli by wrócił do sklepu, chociaż on chyba nie wróci w tej wersji kolorystycznej. No ale jest mega kozacki i wygrywa? Tak. Najlepszy skin na Evita, a ty dajesz domek. Tak. No dobra, no to według Wery wygrywa domek. Nasz nowy domek. Teraz wybieramy najlepszy skin do Rico i uwaga, uwaga, ja już myślę, że... tu jest mega dużo fajnych skinów, jak na przykład właśnie ten naładowany Rico, popcornowy, jest tutaj jeszcze strażnik Rico, jest na przykład srebrny, jest na przykład taki fajny kurczak, ja aktualnie na swoim koncie mam właśnie kurczaka i jest też świetlik Rico. Więc moim zdaniem najlepszym skinem do Rico jest niestety skin, którego nie posiadam i na razie jeszcze go nie można kupić. Moim zdaniem najlepszym skinem do Rico jest nowiutki skin, który dopiero wejdzie do gry i będzie kosztował 140 gemów, będzie też, słuchajcie, rzadkości epickiej, czyli finałowy boss Rico. Co o tym myślicie? No, no, jest, ja myślę, no te skiny super. Rysowane, takie kartunowe, no są mega i moim zdaniem są najlepsze w ogóle ever, jakie tylko istnieją. Jeszcze patrzcie, co on tu w ogóle ma. On w środku ma jakąś taką wodę jakby, albo to jest ogień. Właśnie ogień, taki niebieski, nie? Żarzący się, fajnie poskakujący. No i w grze on też wygląda niesamowicie, nie? Jeszcze ta animacja, jak on się tak podpala, wdenerwuje. No to jest zdecydowanie lepszy skin do Rico. Teraz Daryla wybierze Vera jako pierwsza i uwaga, tu jest duży wybór skinów fajnych. Ja też mam na przykład właśnie tego Artuditu takiego, tak zwanego. Jest też na przykład mega boksowy Daryl, taki nostalgiczny bardzo. Jest babeczkowy. A no brakuje skin... mi do jakiegoś. Jakiego ci brakuje? Pieroszkowego, nie no. Którego a pieroszkowy Daryl to w ogóle dostał remodel już ze 3 razy i za każdym razem inaczej wygląda, no. Pieroszkowego ogólnie mam. Szczerze mówiąc, nie podobają mi się za bardzo te skiny do Daryla. Może pieroszkowy ci się będzie podobał. Chcesz zobaczyć pieroszkowego? Tak. Ale ja. Moim zdaniem, słuchajcie, najładniejszym skinem będzie mega skrzynka Daryl, dlatego że jest taka sentymentalna dla mnie i no fajnie, że można jakimś mega boksem jeszcze sobie polatać w Brawl Stars. Ja wybieram jego, a ty Gracjan? Ja myślę, że piłkarz. Piłkarz? No, a czekaj, piłka. Ja mam tu tego piłkarza? Tak. No nie mam, nie mam. Mówisz, że maskotka Dary, że piłka? Tak. No dobra, to jest ciekawy wybór. O, pieroszkowy Daryl. Co o nim, Vera, myślisz? On się już bardzo mocno zmieniał. Wiedziałem, że gra coś ma tego skina. On ma w ogóle podobne skiny do mnie tutaj, tylko o, ja mam tamtego. Nie pamiętam, na jakimś odcinku musiałem go kupić. Ten tak, pieroszkowy tak. Daryl jakoś wtedy, kiedy się... w ciemno jakby wybierałem numer. To ty mi kazałeś tak. Go kupić? No dzięki. No dobra, no to Vera, według ciebie pieroszkowy? Czy, no, czy może jakiś nostalgiczny? Nie. Nie, pieroszkowy. Tak. Dobra, no to czyli każdy dzisiaj wybiera innego skina ulubionego swojego do Darylka. Moim zdaniem jest to mega skrzynka. Napiszcie wy w komentarzach, jak uważacie. Teraz prośmy najlepszy skin do Penny. I Gracja ma tutaj tą Penny Króliczek. W ogóle ja ci pamiętam, że na początku, jak grałem w Brawl Stars, jakieś początki, to na początku ci ją kupiłem, tak. Nie? To było tak. To było tak, że tam przygotował coś na odcinek, tam coś tam kupił mi gemy. I ja myślałem, że to jest jakiś klicz, i ja od razu kupiłem sobie skin do Penny. Ty... I takie mam. Bo Boże, gemy mi się pojawiły na koncie. Muszę je najszybciej, jak najszybciej wydać na jakiegoś skina, jak tylko mogę. Z brzegu i kupię. Ale ona była jeszcze Penny. Tańsza wtedy. No, no możliwe. O, ej, nie. Ta nowa jest super. I jest też jeszcze taki fajny skin unikatowy z Power League, nie wiem czy pamiętacie do Penny, ale moim zdaniem ta przemytniczka Penny, którą teraz widzicie na ekranie, jest słabsza od tej tandetnej Penny. Mnie jakoś ten shop totalnie kupuje, że no. Ten shop jest i on w ogóle później z tego, jak się postawi śmietnik jako działko, to ten shop po prostu rzuca śmieciami jakby z tego śmietnika, no. I ta tandetna Penny moim zdaniem jest najlepszym skinem do Penny, a według ciebie gra coś?
Czyżby twój króliczek? No, ja myślę, że króliczek. A ty, Wiercia? Ja myślę, że shop. Shop, dobra. Shop. No to słuchajcie, tandetno peny górą! Kto też tak uważa, piszcie w komentarzach. A jak ktoś uważa, że inna peny, to też możecie napisać. Teraz mamy Karla, bardzo fajnego minera, ale ty nie masz za dużo skinu do Karla, widzę, grasuj. No nie mam, się praktycznie nie mam w ogóle chyba. Tutaj jest taki na przykład Sultan Karl, całkiem ciekawy. A gdzie jest Hog Rider? Hog Rider! No właśnie, Hog Rider Karl! Czyli go wybierasz, że twoim zdaniem ulubiony? Fajny, bo ma taką świnkę, nie? W sensie ta świnka to jest taki jakby samochodzik, jakby wagonik, o, tak powinienem powiedzieć. Teraz wszyscy wokalnie muszę powiedzieć czy ty wybierasz jakieś Hog Rider. Ja wybieram żabcie. Leonard Karl według ciebie jest najlepszy? Bo mam fajny, też jest słodki z tej właśnie serii, ten Line Friends. No ale Hog Rider! Ja na przykład mam jeszcze takiego surfera Karla, też fajnego, no, i na przykład goblinka. Fajny. Goblinek w sumie niedrogi. Surfer mi się też podoba, ale tak szczerze chyba najlepszy będzie ten Sultan dla mnie. Nie wiem, moim zdaniem to Hog Rider! U ciebie Hog Rider wygrywa, zdecydowanie. No w sumie fajny, scena do jakości też jest fajna, ty, Wercia? Ostatecznie uważasz, że tutaj Leonardzik. Żabcie. No dobra. Uhu, no to pora na Jackie i ja mam tutaj bardzo fajną ultrawiertniczkę Jackie, jak widzicie. Bardzo fajny skinek. I teraz jest też skinek do Jackie na promocji, który w ogóle też jest mega fajny. No, fajny jest ten prezent Jackie. Jest na przykład budowlaniec Jackie jeszcze, znaczy, albo ja właśnie myślę, taka Jackie ja z wielką głową. Właśnie, że... Jackie Cookie. No ja myślę właśnie, że ona. Ja ona? Tak myślę. Ona? Mhm. No dobra, no fajne ma te uszka, nie? Jeden uszek w ogóle ma żółty, że niby w kasku, a drugi tak wystaje. Nie, no jest fajna, ale czy jest lepsza od tej ultrawiertniczki Jackie mojej? No jest lepsza. No niech wam będzie, no Jackie Cookie wygrywa najlepszego skina do Jackie. Dalej mamy Gasa i on nie ma za dużo skinów. On ma właśnie tego skina harcerz, więc musimy wybrać tego skina, co nie? Nie, on ma jeszcze tego neonowego. Jaki neonowy skin? No bo tam jakieś nowe wyszedł. Słuchajcie, bo jest jeszcze skin za mistrzostwa z Brawl Stars 2022 roku i wtedy też Zeta wygrała, ale w innej formacji, w innym składzie. Jeszcze tam wtedy nie było Polaków. No ale ten skin jest naprawdę fajny i wygląda mocno i myślę, że niestety, no ten harcerzyk fajny, tani i w ogóle spoko, ale no jest lepszy skin do Gasa, czyli właśnie ten skin Zety. Pora już na epickich zadymiarzy, także przechodzimy do Bo i wybieramy najlepszego skina do Bo, no tu jest dużo fajnych skinów też. Gracjan, jakiś tutaj masz pik swój pierwszy? Ten mecha Bo się zmienił, no trochę inaczej kiedyś. Mecha Bo się zmienił, mówisz? No, tak tu. Nie, moim zdaniem za drogi. Że on jest legendarnym skinem? Nie. No nie siedzi mi jakoś za bardzo. Też jakoś nie pasuje. Tu jest na przykład taki nowy Brawl. Horus Bo jednak. Od lat najlepszy. Nie no, Horus Bo jest naprawdę spoko. Ja w ogóle Horus Bo mam na drugim koncie i też tym nie gram. Ale uważam, że to jest naprawdę fajny skinek, ale nie wiem, czy ten podziemny Bo nie jest lepszy. Wydaje mi się, że cały klimat i w ogóle wszystko właśnie z tym skinem jest lepsze. Jednak bardziej mi się chyba podoba ten podziemny Bo. Jest na przykład jeszcze Osa Bo. Nie. No, jest jeszcze w ogóle inny wariant kolorystyczny do tego skina. I z tego co pamiętam, to ten Bo na przykład jest jeszcze w innych wariantach kolorystycznych, właśnie jeżeli chodzi o mecha skina. I o, złoty i biały też są nawet niezłe, ale mi się tak czy siak wydaje, że najlepszy moim zdaniem przynajmniej jest ten podziemny Bo. A według ciebie? Moim zdaniem to tamten jest... Horus. Tak. No, a Werka? Ja myślę właśnie, że też ten podziemny. Dobra, czyli podziemny Bo wygrywa! No to teraz najlepszy skin do Ems, no i ja myślę, że już tu najlepszy jest wybrany. Ja też tak nie wiem, ja myślę, że superfanka. Ems, with your hands. Co ja zaśpiewałem? Superfanka? Superfanka jest. Serio? Pocie serio? Robi. Dlatego, że ma spajka? Taka Gabrysia. Widzisz to? Widzisz to? Ona ma tu głowę poko. No a widzisz skarpetki może? To jest Spike. Aha, a jeszcze no tutaj jest od Jessie coś. I jest 8-bit tutaj jako torebeczka. Tik na głowie, no ona jest superfanka, tak? A poczekaj, bo chcę superfanka Brawls. No. Czy widać coś w jej telefonie? Coś tam widać, no. Były to orie, że tam w środku jest poko. Może jest. Un poco loco. Ale nie, najlepsza jest ta. No. Harajuku Ems musi wygrać. Sorry, Gracjan, nawet jak ty głosujesz, to jest 2-1. Elo. Tym razem wybieramy najlepszego skina do Stewa. Specjalistką o Stew jest Weronika, bo jej najczęściej wypadał, no to wybierz najlepszego skina. Ale ja myślę, że tu jest tylko jedna dobra odpowiedź. No ten sportowy Stew, legendarny skin. Ma animację, ale przeciwnika. Posłuchaj, no trzeba go wybrać. Ale posłuchaj mnie, tu jest taki dobry... Santa Stew. Komperator. Spoko jest ten Santa Stew, ale za tą ofertę to nie wiem, bo słuchajcie, żeby dostać tego legendarnego Stardropa na koniec tej oferty, to trzeba jeszcze dołożyć dodatkowe 150 gemów, czyli tyle co za tego skina. I no jak ktoś go wygrał ode mnie w giveaway'u, to spoko, ale nie wiem, czy bym całą tą ofertę kupował. Ogólnie wydaje mi się, że jest fajny, ale nie ma podjazdu. No nie ma podjazdu do skina sportowy Stew! Proszę tu nawet nie dyskutować. Wygrywa totalnie sportowy Stew jak dla mnie. Nie. No jest najlepszy, no zobacz jaki on jest piękny. Jeszcze ma Stew napisany na pleckach. No to zobaczymy, czy mnie go kupisz i sobie nie grał. Zmuśki. Nie no, jeżeli chodzi o Stew, no to wygrywa zdecydowanie sportowy Stew. I dla Gracusia możemy powiedzieć, że mu się podoba mikołajowy Stew. Pipereczka, no to ja Vera. Ja myślę, że to taka...
Ale no i chyba nie ma tutaj najfajniejszego zdecydowanie skina. Zdecydowanie księżycowa. Nie, też tak myślę. A jeszcze jest taki jeden fajny skinek. Znaczy wiem, że jeszcze jest ta z motylkiem, taka ruda, i ona była dostępna za Ligę Mocy. A co byś powiedziała o tym nowym skinie? Niosąca flagę Piper. Też fajne, jak sobie tańczy, jakie fajne animacje ma. No, ale ja jednak myślę, że... Nie, że tamta była lepsza? Tak, że księżycowa jest jednak. Ale ze skinów do Piper, słuchajcie, jest jeszcze jeden skin, Mariposa Piper. No i moim zdaniem to jest najładniejszy skinek do Piperki. No moim zdaniem ta Mariposa jest najlepsza. I ja ją, słuchajcie, daję na top 1 tier. Bardzo chciałbym ją mieć na swoim koncie. W ogóle jeszcze ze skinów do Piperki to na przykład była taka Piper właśnie wyglądająca jak Poco. Znaczy mi też bardzo się podoba ta Mariposa, ale jest mi smutno, bo jej nie mam, a mam księżycową, więc... Dlatego głosujesz na księżycową. No to w tym odcinku wygrywa właśnie księżycowa Piper, ale jak dla mnie to właśnie ta Mariposa jest najlepsza. Także wypiszcie w komentarzach, co wy uważacie. No to teraz wybieramy najlepszego skina do Pam. I tak, ja tu myślę, jest na przykład taki fajny, legendarny. Właśnie, ja i zobacz, jaki smoczek fajny i co? Tego trochę smutnego to... Ale jest jeszcze stonksowa Pam! I ona tutaj pieniążkami rzuca i totalnie to przebranie do niej pasuje. No ona jest... Ja głosuję na stonks Pam. Ale ja... No ona strzela kaską, ma tutaj wykres stonks, sup, cel, w dół, góra. No nie, no ona jest taka kozacka i ona 79 gemów kosztuje. A ja głosuję na stonks. Myślę, że legendarna. Tylko dla ciebie smok... No ale patrz, ten smok zasyja. Jest torturowany, ale... Łapie go za... Boże, biedny, nie może oddychać. A nie, bo ona trzyma go za taką obrożę. I on sobie ogniem zieje. A ty, Werka? Ja również uważam, że ona ze względu na ten taniec. No dobra, no to wy napiszcie w komentarzach, co wy myślicie, który skin do Pam jest najlepszy. W tym odcinku niestety przegrywam, a wygrywa właśnie królowa Pam zła. W ogóle jak się ją kupuje, to jeszcze taki fajny zestaw jest. Zła. I ten w ogóle smok jest fajny, no i konce profilowej. Ale szkoda mi, ty z tą Pam, ona jest super. Za tą cenę jest niefenomenalna i nie wiem, no ja totalnie bym chciał grać ten skin. Ale ona sama tak patrzy na ciebie i zobacz, kupmy, no stąd, opłaca się, no opłaca się, nie, no ten skinek jest super. Jak będziecie coś kupować, to pamiętajcie o Kozie Damian. Teraz słuchajcie, wybieramy najlepszy skin do Franka. I macie jakieś pomysły już w głowie? Clash Royale. Słuchajcie, tak, są właśnie te nowe Ale ja wezmę czerwony król. Według ciebie czerwony król? Dobra, to niech będzie, słuchajcie, że na tym odcinku wygrywa właśnie czerwony król Frank, czyli nowiutki skiny, które będą dostępne właśnie do zakupu na stronie Supercella. Będzie można je kupić, z tego co kojarzę, tylko tam i nie będzie ich tak do kupienia normalnie w grze, jak tutaj widzicie to u mnie, bo to jest właśnie na naszej wersji testowej, żebyśmy mogli sobie te skiny testować jeszcze przed tym, jak wyjdą. Ale ogólnie do Franka jest dużo różnych fajnych skinów. No, jest na przykład też choinka Frank, czy coś, ale no, ten rycerz duch, nie wiem, czy nawet lepszy nie jest trochę. Ale nie, no myślę, że za to nawiązanie do Clash Royale wygrywa ten czerwony król Frank. A będziecie wiercia? Ja uważam, że najlepszy jest ten. Ten jednak? Bo ja nie grałam nigdy w Clash Royale i ja nie wiem, o co tam chodzi. Aha, no dobra. I po prostu... To może choinkę byś wybrała, Franka? Nie. Pamiętasz, jak on wygląda? Tak. Nie, no dobra. No to według mnie Gracusia najlepszy jest czerwony król Frank, a według Wery tamten skin, co powiedziała. Dobra, teraz coś fajnego, będziemy no wybrać to... najlepszy skin to do jest Bibi. Prosta odpowiedź. Jak to prosta? No oczywiście, Rozka. Że ten Bibi Riot, ona tu gdzieś stoi, gdzie ona tu jest? Na dole. A tu jest! Tu jest Bibi Riot, no musimy ją wziąć, jak ona tu stoi, patrzcie, jaki słodziak. O. Ale nie, bierzemy Heroskę. Heroskę? Heroskę. Jesteś pewny ja tego? Ja w ogóle z Mega Świni to Bibi Nante też jest spoko, moim zdaniem. Ja to z Mega Świni gumową. Zombie Bibi też jest spoko. Fajne, ja to wiem gumową. Tu jest jeszcze przeklęta piratka Bibi, też jest fajna, ja ją mam na przykład na swoim koncie. Ale Heroska jednak jest Heroską. Ty jakiś master Bibi jesteś, chłopie, 650 pucharków na niej wbiłeś. No, nie, no Bibi Heroska to jest naprawdę fajny skinek. Fajno ma tą broń, nie? Widzisz tutaj jeszcze taka gwiazdka fajna, smiga. I ona jest taka cyber punkowa trochę. Dobra, no mój głos idzie na Bibi Heroskę, niech będzie. A według ciebie, Werka? Według mnie. Gracjan, ile ma skinów do Bibi w ogóle? Przeklęta piratka jest fajna. Ja ją mam na przykład na swoim koncie, nie? A my na Heroskę jest. No dobra, ja głosuję na Heroskę, ale ta Bibi przeklęta piratka też jest piękna. Ten też jest fajny, chociaż ona jest taka długa, nie? Akurat w grze jest, w lobby jest dziwna, bo jest taka długa. Gracjan, co ma skinów tutaj do Bibi? Jeszcze no, ma tą gumową. Trafiłem, a Zombie jeszcze nawet nie wiem, Zombie Bibi też jest ładna. No, ale nie, no Heroska top. Heroska top, pamiętam jak była. W ogóle, ty jesteś mocny na tej Bibi. No to pora wybrać najlepszego skina do Bi. Już był do Bibi, no to ja teraz myślę, do Bi. Taki kot. Który? No złoty Nekobi? Ty masz Werka tego, nie? Tak. Nekobi u siebie. Masz jeszcze tego arcywroga, bo pamiętam, tak, że cię no, trafiałem. I mam jeszcze biedroneczkę. Masz biedroneczkę też? Ale ty masz skinów do Bi. Jest też ten chrabąż, który jest aktualnie na promocji. Spoko, ale czy taki najlepszy? A jak on kosztuje? 129 aktualnie. Normalnie 149. Mi jakoś nie pasuje do tej postaci. Nie, nie, mi też. Czyli co, złota Nekobi tak. wygrywa? Według mnie biała. Według ciebie zwykła Nekobi. Fajna. A były to ją można kończyć, dlatego. No to słuchajcie, według nas wygrywa wszystkich Nekobi. Według mnie Grasusia złota, a według Werki zwykła. Więc teraz Nani. Wybieramy najlepszego skina do Nani. Ja tu już się odpala retro Nani. Ja myślę, to różowa. Ale ja na przykład mam jeszcze taką dzwonkową Nani. Na dzwonkowa jest fajna? No. Fajniutka. Ale na przykład jeszcze jest tu
tutaj właśnie na nie Ares. Zapomniałem o tym. No, Ares jest. Fajny jest, nie? Głosujemy na Ares? Tak. Nie, ja dzwonię, ja na dzwonię. Na tą dzwonkową. Ja głosuję na dzwoneczkę. Mi się podoba ta dzwonkowa, mam ją. Fajnego ma tu ziomka, który sobie lata, takie jajo. Ten Ares fajny też jest, ale... Ja głosuję na Ares. Na Ares? Dobra, nie, ja głosuję na dzwonkową, bo mam dzwonkową. Także wygrywa dzwonkowa. Edgar, tak. Najlepszy skin do Edgara. No i tutaj też mam. Jest trochę do wyboru, jest na przykład Tata Edgar, który w sumie jest spoko z tych Line Friendsów. Mi się podoba na przykład. Jest też oczywiście Mecha Edgar z dwoma wersjami kolorystycznymi. Serio? Oba są przepiękne. Moje zdanie mecha. No to ja na przykład tak nie twierdzę. Mi się aż tak te mecha skiny do Edgara nie podobają, ale przypominają trochę ze Spidermana. Doktora Octopusa, dokładnie. To jest takie spoko nawiązanie. Ale mi się wydaje, że najlepszy skin to chyba i tak będzie doktor Edgar. Jest taki fajny, poplamiony, mi się podoba. Stranger Things. Ja też tak sądzę. Dobrze! Doktor Edgar wygrywa! 2-1. No ale według Gratusia wygrywa Mecha Edgar, a w której wersji kolorystycznej? Oba są przepiękne. Okej. No to najlepszy skin do Griffa. I słuchajcie, ja wybieram Słoneczkowego. Tak? Zgadzamy się wszyscy? Dobra, no to słuchajcie, najlepszy skin do Griffa to według nas właśnie Słoneczkowy Griff. I fajnie, bo miałem sporo takich skinków do rozdania właśnie dla was, dlatego mogłem takie fajne, najlepsze skinki do Griffa wam rozdawać. Grom, jaki jest najlepszy skin do Groma? I ja wybieram króliczka. Co by się nie działo, ja wybieram tego króliczka. Moim zdaniem jest to. Tego za niego na prawo. Ten, to jest ten królewski Grom. On ma takie animacje pogrzone tutaj właśnie. Bardzo fajne, ale chyba tego króliczka też wysoka. Mi się podoba bardziej króliczek, nie? A ty, Vera? Dobra, no to mamy zwycięzcę i słuchajcie, najlepszym skinem według nas jest króliczek. A jeżeli według was jest jakiś inny lepszy skin do Groma, no to napiszcie o tym w komentarzu. Mam nadzieję, że będę miał na jego jakąś promocję i uda mi się go na jakimś odcinku kupić. Przechodząc dalej, mamy Bonnie i do Bonnie mam mega mocnego skina i nawet mam chyba nie tylko jednego skina z tego co pamiętam. Co myślisz, Gracjan, o tej cesarzowej Bonnie? No, bardzo fajna jest. Potężna, ona przypomina trochę Nani Ares, nie? Ale już nie wygląda jak siostra. Taka malutka Bonnie. Ta na przykład mi się podoba, ten jednorożec Bonnie jest słodziutki i 29 gemów tylko kosztuje, nie? Ale chyba jednak ta cesarzowa. Ta cesarzowa? To będzie dziwne, co teraz powiem, bo tego skina mam na swoim koncie. Wy głosujecie oboje na cesarzową. Ale moim zdaniem jest najlepszy ten jednorożec, nie? No serio, nie wiem dlaczego, jak najbardziej mi to pasuje do Bonnie. Najbardziej mi się podoba, nawet bym ją kupił w sumie, ale no jak ją kupię, to nie będę grał cesarzową. A cesarzową mam dzięki Admirosowi, bo na odcinku właśnie mi ją wybrał do kupienia. No też jest fajna, ale no i tak wygrywa, tak? 2-1 jest. Najlepszy skin do Gale'a i słuchajcie, ja mam tutaj właśnie tego skina, jak widzicie, z karnetu z wężem, który jest w sumie całkiem spoko. Mamy tutaj jeszcze na przykład takiego łowcy duchów. Łowca duchów, nie? No fajnie jest, ale ja myślę, że dziadek do orzechów jednak. Dziadek do orzechów? Czy ja wiem, on mi się jakoś tak super nie podoba. W sensie, no wygląda jak taki dziadek do orzechów, nie? Ty, Vera, uważasz dziadek do orzechów? Jest mega słodziaśny. Ja bym, nie wiem, czy dał handlarza. Ja bym chyba dał łowcę duchów, tak szczerze. Według mnie najlepszy skin do Gale'a to łowca duchów. A był u was na pewno tamten? Tak. Tak. No dobra, no to wygrywa 2-1 Gale, dziadek do orzechów. Okej. Widzowie, napiszcie mi, że oni nie mają racji. I że mój skin Ghostbuster był lepszy. Dobra, ale teraz wybieramy najlepszego skina do Coletki. I kto? Trixie. Colette. Tak. Na pewno? Tak, Trixie. Słuchajcie, bo teraz są jeszcze te nowe skiny, właśnie Paulette i różne wersje kolorystyczne tych anime skinów. Nie wybieracie ich. Czyli mówicie, że Trixie najlepsza i powiem wam szczerze, fajnie, że ona też jest taka unikatowa. Tu jest na przykład ta inspektor jeszcze Colette, ale nie, dobra, no Trixie jest najlepsza, no niech będzie. Te nowe animowane skiny są spoko, ale myślę, że i tak Trixie jest lepsza, także ja głosuję właśnie na Trixie Colette. Teraz wybieramy skina do Belle. Ja tutaj nie mam żadnego. Macie jakiegoś swojego ulubionego? Tutaj na przykład taka koralowa Belle. Nie mam, albo może o, tłuszczowa. Jak wygląda ten z karnetu? Jeszcze słuchajcie, był skin właśnie z karnetu Złotoręka Belle. No i chyba z tych... Najlepszy. Nie wiem, no te skiny do Belle mi jakoś nie siedzą w tej wersji kolorystycznej. A Złotoręka jest... To głosujemy zgodnie na Złotoręką Belle? Tak. Dobra, no to słuchajcie, ten skin z karnetu, który teraz widzicie na ekranie, był najlepszym skinem do Belle. Według nas... Nie, według mnie była koralowa. Koralowa według ciebie? No dobra, no to według nas Złotoręka, a według Wery koralowa. No to teraz Aszyk! I tu jest jeden wybór jak dla mnie. Pizza? Pizza! I tak jaki my jesteśmy koncie, że ja nie mam pizzy. O, jest! Pizzarz! No i to jest fenomenalny skinek, bardzo fajny. Ziomo tu trzyma pizzę, jeszcze z takim kawałkiem narysowanym. Oczka mu się taki jarzą. No wygląda jak taki typowy ziomek, co by robił niesamowicie najlepszą pizzę na świecie. No i na przykład jest jeszcze ten prezentaż i tak dalej, ale wydaje mi się, że ten piecyk wygrywa. Zdecydowanie. No jesteśmy zgodni. No teraz najlepszy skin do Loli. I tutaj Vera będzie mogła się wypowiedzieć, bo ona ten skin do Loli przestudiowała dobrze. Ale... Ej, dobra, to w tej rundzie teraz wybiera tylko Vera i my nie mamy prawa głosu. Możemy tylko powiedzieć, czy fajne. No, ponieważ się... Bandytka Lola? Tak. Najlepsza? Ciekawe, ciekawe. Podoba mi się nieco bardziej niż ta, chociaż ta też jest piękna. No właśnie, ale ta ma w sobie coś takiego, że jest taka. To ty wybierasz bandytkę? Tak.
No dobra. To w ogóle też jest spoko galaktyczna. Ona ma taki outfit, nie? I taka droga też nie jest. Tutaj jakieś takie ząbki wyszczerzyła. Ma tego swojego takiego jakby robo-pomocnika. A ty mówisz, Gacen, że Kitsune? Tak. No okej, dobra. No to według Gracjana Kitsune, według Wery ta bandytka... Wiecie co? Ja też jestem za bandytką, także bandytka wygrywa. Bo teraz najlepszy skin to sama i już chyba się wybrał, nie? Tak. Ten clown sam, w ogóle jak on się odwrócił, tak zwariowanie. No te animacje są naprawdę fajne, chociaż sam ma dużo różnych fajnych skinów. Ten Cezar jest, jest niezły. Ten pluszak w ogóle też jest spoko, ten walentynkowy skin właśnie. Ale nie ma podjazdu. Mamy też na przykład takiego jeszcze droższego skina, sama Yeti, który teraz jest na promocji. Też jest spoko, ale jednak ten clown, no clown jest topka, nie? Także mamy zwycięzcę najlepszego skina właśnie do sama. Wybrać najlepszy skin do Mandy, no i co wy byście tutaj proponowali? No tylko ten jeden. Handbook Mandy? Tak. Ja myślę, że tą magmową, co była w sklepie. Uuu, ta magmowa, co teraz była? No dobra, w sumie. Vera, jesteś pewna tej Handbook Mandy? Tak. No dobra. No ale według mnie Gracusia najlepszym skinem do właśnie Mandy jest magmowa Mandy, którą w tym momencie widzicie na ekranie. Niedawno była na promocji, można było ją sobie właśnie znowu kupić. Wcześniej była dostępna tylko właśnie w karnecie z Mandy, no ale moim zdaniem to jest najfajniejszy skin do niej, jaki wyszedł. No to Maisie. I tutaj, no nie mamy tu za dużo skinów. Technologiczna Maisie. Ona ma jeszcze tego skina... Za Power League. No ja myślę, że ta z Brawl Passa jest jednak najlepsza, dżunglowa. A nie ta z Ligi Mocy? Nie, ja myślę, że ta dżunglowa jest jednak najlepsza. Królowa dżungli? No, niech będzie, ale ja chyba głosuję na tą za Ligę Mocy, czyli właśnie na Maruder Maisie. A według ciebie, Vera? Chyba też ta dżunglowa. Dżunglowa? No dobra, no to dżunglowa wygrywa właśnie ta, która była w karnecie zadymiarskim. Teraz najlepszy skin do Henka i moim zdaniem już jest wybrany najlepszy skin do Henka. No on jest kozacki, ja się tak cieszyłem, że mogę go rozdać widzom. Patrzcie, jakie tutaj dopalacze ma ten mały Henk, a ta krewetka jaka tam fajna, taka rodeowo. Ma tą, jak to się nazywa? Na buzie? Bandanę, o okej. Okay. Kapelusz jeszcze z okularkami. Nie no, ten skin do Henka, no totalny sztos, no dużo lepszy od tego rekina moim zdaniem. No. Chociaż w sumie jak za 29 gemów rekin jest okej. Okay. No ale mamy zwycięzcę, Rodeo Henk. Teraz mamy perełkę, no i tutaj też nie ma za dużego wyboru, dlatego chyba, no nie vintage perełka. W ogóle mam wszystkie skiny do perły, a mam na niej tylko 30 pucharków, ja w ogóle nią nie gram, nie? To jest jakiś hit. Ale no, jeżeli chodzi o peryskopową perl, no to moim zdaniem jest top. Naprawdę bardzo fajny skin do tej postaci, super się prezentuje i ta rybcia w środku też robi robotę, nie? No. Najlepszy. Ta rybcia w środku kojarzy mi się z tą postacią z Mega Mocnego, nie pamiętam. No. A no trochę inaczej wygląda, bo to była bardziej zielona, to jest ej, ale ta vintage perl bez podjazdu, nie? Totalnie bez podjazdu. Ta z rybką jest dużo lepsza. Winner! Chodzimy teraz już na mitycznych zadymiarzy, no i wybieramy najlepszy skin do Mortisa. Akurat do Mortisa mam dużo skinów. To możemy u mnie na koncie to wybierać. Myślę, że albo ty masz mecha Mortisa? Ja myślę, że Mortis z kapeluszem. Albo bez kapelusza wygrywa. Ja myślę, że albo mecha Mortis, albo ten taki... Mecha Mortis? Ten taki ustynny. No mecha Mortis jest mocarny. Wiesz, kto by mógł tutaj wygrać? Mógłby wygrać ten skin do Mortisa, który jest dostępny tylko w Chinach. I teraz możecie go zobaczyć na ekranie. Ale niestety nie ma go w globalnej wersji Brawl Stars. Dlatego ja, słuchajcie, ze wszystkich do Mortisa. W ogóle też mam opcję do kupienia właśnie tych innych skinów do Mecha Mortisa, w sensie tych innych wariantów kolorystycznych, ale wydaje mi się, że ten fioletowy jest w ogóle najlepszy. No, Mecha Mortis. Jest fajny, ale też na przykład lubię tego hokejowego. Też jest mega spoko. Ja nie wiem na przykład, który mam grać, nie? Bo ten też jest taki świeżutki, fajnie zrobiony. Ja na zmianę sobie albo tym, rock'n'rollowym raczej rzadziej, ale no. Ja nie wiem, kogo wybrać, który jest najlepszy. Moim zdaniem też jest fajny... Nie. Najlepszy, według Gracusia. Ten. Buntownik? Buntownik też jest fajny, pasuje do Mortisa bardzo. No dobra, ale pora wybrać najlepszego skina, może jaki plażowy? Nie, no tutaj myślę, że może Mecha Mortis. No to Vera, wybierz pierwsza może, co? Ja uważam, że ten. Ma taki ładny makijaż. No ze czarownik Mortis! Nie, no żartuję. Nikt nie lubi tego skina, nikt go nie lubi. Nie no, ktoś go kupił, ktoś go lubi. Nikt go nie lubi. A to też jest w ogóle nawiązanie do innych gierek. Mi się podoba ten. Clash Royale. O, buntownik? Tak. Według ciebie buntownik, ale bardziej niż mecha skin i wszystko? Nie lubię mecha. I hokejowy? Aha, no dobra. Czyli słuchajcie, według Wery wygrywa buntownik, no jest całkiem spoko. Według Gracusia mecha? Tak, ja myślę. Według Gracusia wygrywa mecha i według mnie albo mecha, albo właśnie ten hokejowy. To wiecie co, ja dam hokejowy, żeby był spół ale i wiesz... napiszcie najlepszego skina od Mortisa w komentarzu, bo to jest mega ciężkie wyzwanie. On Mortis zawsze jak grasz, jak grasz na ciekło, mówi slice and dice. No. Czegoś tak? A gdzie on robi Slice and Dice? Mecha Mortis robi Slice and Dice. No dobra, robi. No to słuchajcie, uznajmy, że winnerem jest właśnie Mecha Mortis, ale no według mnie jeszcze ten jest bardzo piękny. Najlepszy skin do Tary, uwaga, tu trzeba będzie coś wybrać fajnego. Jest na przykład Wściekła Tara, też właśnie jest mistrz z ostatnich, nie ostatnich w sumie, przedostatnich, za 2022 rok. Skinów do Tary też wyszło naprawdę bardzo dużo. No ja myślę właśnie, że ta gwiazda Tara jest fajna. Tak co ty gadasz, serio? Gwiezdna? A na przykład taka pechowa, jaki kapelusz, jakie tutaj karty. Tutaj na przykład pajaka Tara, burzliwa, bang, bang, bang. Jakiś ostrzał gdzieś wyrzuca. No to może tak burzliwa, no jest fajne. No to wybierajmy, to ja najlepszy skin do Tary. Myślę, że albo Street Ninja, albo ta...
Masz to pechowa. Ja lubię w ogóle tą wściekłą Tarę. Ona ma takie buciki, outfit. No dobra, Vera, to może ty wybierz pierwszą, bo ja jestem. Wściekła Tara. Dobra, Vera wybiera wściekłą Tarę, a Gracuś? Co masz za tą pechową? Ta pechowa? Mhm. Dobra, fajna jest, ona ma ten kapelusz. Liczyłem, że weźmiesz coś innego, ale moim zdaniem też najlepsza jest pechowa Tara. Także mamy winnera, słuchajcie, najlepszy skin do Tary według nas to pechowa Tara, a według Werki ta, którą mam. To się cieszę przynajmniej. Ty lubisz moje skiny. Ło. No, tu jest. Teraz wybieramy skina do Gina. Jeżeli chodzi o skiny do Gina, to naprawdę ten zły Gin jest bardzo, bardzo fajny. Mi też się podoba, ma fajne animacje. Jak widzimy teraz, da się kupić na przykład tylko tego srebrnego. Jeszcze jest właśnie Gin Pirat w ogóle, który był tylko za 79 gemów. Ja kojarzę, że mam chyba nadajcie mi chrupkę tego Gina kupionego. Jest jeszcze taki ropów ten. Swamp Gin, nie? Czy jakoś tak. No, i te skiny w ogóle kosztowały po 79 gemów, a ten, którego tutaj widzicie, zły Gin, kosztował 149 gemów. No i... Gracuś, jak uważasz? No zły Gin. Zły Gin wygrywa? Dercia? No. Zły Gin. Mi się ten pirat bardzo podoba, chwyta za serduszko, bo mam go na drugim koncie. Ale dobra, ja też głosuję na złego Gina, ale pirat jest też naprawdę bardzo piękny. Max, najlepszy to skin wybrałeś, do Max. Moim zdaniem, ja tutaj Hermes. Wybrałem właśnie Hermes Max, ale na przykład jest taka króliczkowo Max, takim nie, wielkim łbem. Ja Hermes. Śmieszna. Hermes? Ja też daję Hermes. Mi się bardziej podoba od tej Lapardziej, chciałem powiedzieć tygrysiej, ale miałem decyzję wcześniej do podjęcia, który skin kupić, wybrałem sobie właśnie Hermes, także moim zdaniem no, to jest najładniejszy skin do Max. Moim Taka? Zdaniem ta, bo zobacz w ogóle jak ona tutaj wygląda. No jaka zadowolona! A, taką uśmiechniętą buźkę ma. Dobra, no wiedziałem, że Vera będzie trochę inaczej głosować, no, więc fajnie, że jest ten dźwięk. No fajnie się uśmiecha, fajne jest, to jest fajny skin. Ale no mi się chyba i tak Hermes bardziej podoba. Mi też. Ale to co, według ciebie ta Vera? Napiszcie w komentarzach, kto się zgadza z Werką. I też by wybrał właśnie tą króliczkową Max. Teraz pan P, ale ja jednak myślę, że kto jak on zrobi, nie, ale agent P jednak jest... Agencik? Agent. Ej, ale pasuje mu ten agent P, nie? Jeszcze jest takie nawiązanie do ten, do Pepe Bandziobak. Agent P. I no, moim zdaniem też jest bardzo, bardzo fajny. Też ma tego tajemniczego X-a z tyłu. Agent P jest spoko, ale jeszcze tutaj ze spoko skinów. Hrabia Pengula. Jak on wychodzi z tej trumny? Na pewno nie, Gracjan? Moim zdaniem Hrabia Pengula. Ja w ogóle zły jestem, bo tego Darumę to trafiłem. On chyba nawet... O nie, tyle samo kosztuje, co właśnie ten, co Hrabia Pengula. No ale ja wolę Hrabia Pengulę, no podoba mi się bardziej. Agenta P. Ty bierzesz agenta. No to wygrywa 2-1 Hrabia Pengula jako najlepszy skinek. No to teraz wybieramy najlepszego skina do kiełka ja i... Ja myślę, że księżycowy. Ja czekajcie, ja lubię... No tak, no on musi wygrać. Ja na wielu odcinkach w ogóle wcześniej mówiłem, że ten skinek jest turbo fajny. Chciałem go zawsze trafić, ale się nie udawało na tej planszy go zdobyć. Jakimś cudem. Zawsze jakoś był gdzieś obok. No ma takie fajne jeszcze tutaj te napędy swoje, te silniczki, nie? Z jakimś takim ogniem zielonym. No mega jest turbo fajny. Kiełek ma w ogóle sporo fajnych skinów. Przecież ten tropykalny kiełek jest taki wyluzowany jak Jurson Luzek. Totalny luz ma. Ej, to mega wygląda jak Jurson Luzek, nie? Przypomina mi Jursona. Ja mam na przykład jeszcze tego wypaczonego kiełka, który jest totalnym wariatem, jak on stoi. Co on pogrzało go. Coś mu na głowę chyba spadło. Roza włożyła mu złą nasionko. Złą nasionko mu włożyła, daj. I odwaliło chłopowi. Ale nie, on też jest, to też jest git, że wygląda spoko. No ale najlepszy jest ten księżycowy kiełek. No i bardzo chciałbym go mieć na swoim koncie. Ja myślę, do Byrona to jest ten taki, no właśnie ten. Konferencjer Byron, Ringmaster. Nie, no to jest top. Tu nie ma co się zastanawiać. Moim zdaniem najlepszy skin do Byrona. Zgadzamy się wszyscy? Tak. Zgadzamy, no to jest najlepszy. Squeeczek! No i tu jest dużo opcji różnych. Ja myślę, że ten ziemniak. Ja myślę, który? Że nerdzik. Nerdzik zdecydowanie. Nie. Nie, moim zdaniem ziemniak. Nie. Moim ziemniak? Że w sensie bulwa? Moim ziemniak. Widzę się dziwni. Kartoflany. Serio, bulwa? Pan bulwa? No, no bo to jest to chory. No dobra, no fajny też jest. Ale na przykład patrz jaki fajny tutaj księżycowy królik squeak, jak sobie fajnie odbija piłeczkę. Patrz squeaka duszka, jaki jest fajny. I zobacz tego. Pierwsza breja. Jaki Rambo. Ojej, zobacz jaki ma plecaczek fajny. Najfajniejszy screen do squeaka. Screen do squeaka. To będzie właśnie ten, w którym gram. Czyli właśnie pierwsza breja. Nie. No ten duch też jest spoko, na zmianę nim gram, ale chyba wybieram tą pierwszą breję. Totalnie nerdzi. Nerdzi? Nie. Kartofelek. Dobra, no to widzicie, widzowie, tu nie jesteśmy zgodni. Także każdy ma innego swojego ulubionego skina, a wy możecie napisać w komentarzach, który według was jest najlepszy. Teraz wybieramy skina do Lulu. No to już wybraliśmy, za nim. Co ty gadasz? No król. Serio? Król wygrywa? No, bo to król. A burgerek? Jaki burger fajny. Jaki burger. Burger. Ale król to król. Nic do fryteczki jeszcze. Nie zjadłbyś fryteczek i burgerka? Nie. Nie? Wolę zjeść garnek. Jeszcze jest taki elegant. Elegant Lulu. Nie, nie. Nie? No, a ty Vera, kogo wybierasz? Ja wybieram chyba właśnie tego elegancika. Elegancika, walentynkowa, bo ma serduszko i oczko puszcza, ale? On cię podrywa? Czy on cię podrywa? Tak. Patrz, czy on cię podrywa? On cię podrywa. Nie, nie bierzemy tego skina. Nie bierzemy tego skina. Dobra, Gracjan, jednak się zgadzam, wygrywa król Lu. No. Ale nie, ten burgerek też jest fajny. No to teraz Rafsik. I kogo mamy tutaj fajnie? Ja myślę, że...
Nie, no nie ma opcji. Ja myślę, że może ten raf z Karnetu. No nie Karnetu. Ma opcji. Z Karnetu był fajny, on miał takie czapeczki. Ty mówisz, że raf z Karnetu? No, był fajny. Coloner Raps? Jakoś tak się... Coloner. Ja nie wiem, nie pamiętam. Ale ja tego skina też mam na drugim koncie. O, po angielsku się nazywał Ronin Raps. Według ciebie Ronin Raps? No to według mnie zdecydowanie ten raf z Chimi. Według mnie totalnie, też? Totalnie. I mamy go tutaj też. Patrzcie, jaki słodziak. Na żywo też tutaj jest. Taki fajny. No i on musi wygrać. Moim zdaniem to jest największy słodziak, najfajniejszy skin do Rafsa i nawet ten z Karnetu nie ma totalnie podjazdu. No teraz wybieramy najlepszego skina do Baza, czyli takiego zadymiarza z pieskiem. Pa, jakiego ma psiaczka fajnego i jaki ma w ogóle styl. No ja myślę, że tak. Bazetka? Ten... Nie, tak. Ja myślę, że ten rokowy. Dobra, czyli Vera głosuje na Bazetkę, a ty głosujesz na złego Baza z Karnetu. No. Ja myślę, że też zły Baz, słuchajcie. No nie ma lepszego skina moim zdaniem do Baza aktualnie, więc no, dziewczyny by pewnie wybrały Bazetkę. Fajna, słodziutka jest. Fajne ma jojo, ale no ja wybieram coś złego. A może Bazet to była inspiracja do powstania Charlie? Czemu? A bo ma jojo? No. Może, no w sumie mają takie jojo. No to teraz wybierzmy najlepszy skin do Kła, czyli no do Fanga. Ja. I co, dyniowy? Albo dyniowy, tak. Albo ten wściekły, co u Skarnetu. Furious Fang, nie? Słuchajcie, tu jest w ogóle teraz nowa wersja kolorystyczna w grze, będzie do kupienia już niedługo. Ale wydaje mi się, że oryginalny chyba lepszy, chociaż ten zielony też jest nawet spoko. Mi się nie podoba kolor jego włosów. Ten zielony? No. Ale wcześniej był taki biały, jak widzisz teraz na ekranie. No, biały. I teraz widzowie też widzą, no to był pierwszy z Skarnetu. Ale myślę, że wybieramy dyniowego Kła? Ja wybieram dyniowego. No, Gracjan, ty też? Ty też, dobra. No to... Słuchajcie, zdecydowaliśmy razem, że dyniowy kieł jest najlepszy. Fajnie, bo akurat tego skina mam na swoim koncie do ja tej postaci, więc git. No teraz wybieramy najlepszego skina do Eve i chyba tutaj nie ma za dużo skinów z tego, co kojarzę. No, myślę, jest ta kolczasta Eve i co, wygrywa? No. Tak. Chyba nie ma innej opcji. Ewentualnie jest jeszcze srebrna i złota później można kupić, jak się już kupi srebrną. Chyba ta kolczasta niech będzie. Ej, dobra widzowie, bo zapomnieliśmy o takim skinie jak Bajku Eve. Ej, ja chyba na nią głosuję. Bajku Eve moim zdaniem wygrywa. Tak, ten unikatowy wygląd, nie? Tego skina mnie przekonuje, a według ciebie, Vera? Ja nadal jestem za kolczastą. Czyli według ciebie kolczasta, ale my dajemy dwa głosy na Bajku Eve, czyli właśnie ten skinek Bajku wygrywa. No to teraz najlepszy skin do Janet i mi się już tutaj włączyła mroczna wróżka Janet, słuchajcie. Ja muszę patrzeć, bo nie pamiętam. Mroczna ile masz Janet skinów? Janet ma sporo, tutaj na przykład ma taką gwiazdę popu, która moim zdaniem też jest całkiem spoko. Mi się bardzo ma też właśnie, o, ta księżycowa. Walkiria Janet też jest całkiem spoko, mi się ale... podoba najbardziej. Tak, Walkiria? Najbardziej ci się podoba? No. Fajna, mroczna ta Janet wróżka też jest git, moim zdaniem. Ma taki unikatowy swój własny styl, ale chyba najbardziej... Nie wiem, ta księżycowa według ciebie, Vera, tak? Za mam zagłosować, żeby było 2-1. Nie. Nie mogę. Nie, no jest spoko, ale aż tak mi się nie podoba niestety. I ja bym albo zagłosował na tą gwiazdę popu Janet, bo moim zdaniem spoko naprawdę wygląda i stosunek cena do jakości też jest git. Albo na tą Walkirię właśnie Gracusia. No, tak jest. Moim zdaniem Walkiria jest lepsza od tej gwiezdnej. Jakoś ciut bardziej mi się podoba, także ja głosuję, słuchajcie, na Walkirię i Walkiria zostaje najlepszym skinem do Janet. Porona Otiska! No, i ja tu już tak mam... No jest jeszcze na przykład Oni Otis, czy nie wiem, czy jakiś Fara Otis, ale nie, no tutaj jest kolejny skin Zeta Division. Zgadzacie się wszyscy? Tak. Zgadzacie? Dobra, no patrzcie jak on się buja, nie? On się buja w rytm. Ej, zadymiaro, 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 2000 gemów to dla ciebie jest za mało. Top model z twoim skinem by się wygrywało, no z tym skinem. Jakby ktoś miał tego skina na top model, tak o przechodzi, od razu. Zapamiętajcie to sobie widzowie. A jeżeli chcecie kupić tego skina, pamiętajcie o użyciu kodu Damian w sklepie Brawl Stars. No i ten skin, ten? No ja chyba go muszę kupić, on jest taki super. Jest fajny, nie? No zobacz, jak on sobie tupta tą nóżką, widzisz? I pucharek ma. Słuchajcie, zapomnieliśmy o jednym zadymiarzu epickim. I jest to właśnie Larry i Lori. W sumie to zapomnieliśmy o dwóch zadymiarzach. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o skiny do nich, no to jest ta wersja kolorystyczna właśnie z kontrolerami. Ale fajni, są fajni. Spoko, bo widzisz, jeden jest tutaj analogiem, a drugi z guziczkami, nie? Chociaż... Switch. Nie, patrz, bo na brzuchu on ma też analoga, widzisz? Tu ma na brzuchu analoga, ziomek. No. A tak, w sumie, no jak na Switchu, tylko nie? Tylko, że na odwrót, bo czerwony miał właśnie na górze, właśnie miał tak niebieski, to kolorami się go zamienili. Nie, ale spoko, no te skinki są spoko i też nie są drogie, nie? Stosunek ceny jakości jest bardzo fajny. Gracjan narzeka, że cały czas to mówię na odcinku, no ale trudno, no. Muszę to powiedzieć, także słuchajcie, jak dla nas wygrywa ten skin? No tak, bo nie ma innego żadnego do wyboru. Pora wybrać najlepszego skina do Bustera i ja mam tutaj swojego faworyta. I nie wiem, czy ktoś chce coś jeszcze dorzucić. No krokodylek, jakie jeszcze fajnie z ziemi wyskoczył. Widzieliście to serduszko w ogóle? Typowy Florida Man? No i tak tam wyglądają? Ja już nie pamiętam, jak byliśmy w Miami. Jakie serduszko daję do tego. Ty, ale pamiętam, że nasza mama miała jakąś przygodę z aligatorem. Tak, kiedyś. Ja bym się chyba krawek poszedł koło jakiejś rzeki. A, jak byli w Disneylandzie, czy coś. Jakby to było tam hotel koło i tam była taka chyba jakaś jeziorko z krokodylami. Tak, i Gabrysia tam klapek zrzuciła. Tak, a mama chciała wyjąć. I mama normalnie jak Rambo wchodzi po klapka do tych wszystkich.
wszystkich i jakiś... Ale to były chyba takie małe krokodylki, nie? Nie wiem. Nie pamiętam też, ale... No, także słuchajcie, ten skinek wygrywa właśnie do Bastera. Ale on bardzo mi przypomina takiego jednego pana, który prowadził właśnie program. Tak, czy nie? Czegoś innego. Nie jestem pewna, ale prowadził właśnie taki program i tam właśnie trzymał tak w łapie aligatory. Co ty gadasz? No. Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że... Możecie napisać w komentarzu, jak kojarzycie. No. Dobra, no to najlepszy skin do Greya. Detektyw? Od razu? Tak. Nie, no w sumie tu nie ma co wybierać, ja też się zgadzam, najlepszym skinem jest Detektyw Grey. I w sumie tylko 79 gem. No to najlepszy skinek do RT i słuchajcie, to nie będzie, nie będzie ten... Nie, jest wybór. Jest wybór, jeszcze proszę jest pana. Ten, no tak, jeszcze jest tu. I no spójrzcie na niego, no moim zdaniem on nie jest jakiś taki super mega. A najlepszym skinem do RT moim zdaniem, słuchajcie, jest ten karmazynowy RT. Jak widzicie, on tutaj sobie głowę teraz sprowadził. On wygląda fajnie, on był też za ostatni poziom karnetu. No i aktualnie nie da się go kupić, tak, dlatego też jest fajny, unikatowy, ja na niego głosuję, Vera? Mhm. On też. No to mamy wybranego najlepszego. Pora wybrać najlepszego skina do Willow i moim zdaniem tu. Nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji. A co najlepsze? Muszę się pochwalić, że ten skin wypadł mi ze Stardropa, także mam tego skina na swoim właśnie koncie. No i moim zdaniem on jest tutaj totalnie mega sztosem i najlepszy skin do Willow. Zgadzacie się? Nie. Ja uważam, że ta różowa jest ładna. Jak to? No gdzie? Gdzie ten Axalo od Willow? Nie ma opcji. Bo absolutnie nie ma tego, ale on ma tego kolorki zmienione. Zobacz tego skorpiona, jaki jest kozacki. Nie podoba mi się. Aha, jak hater. No. No to, a ty gracją głosujesz na Skorpiona? Tak. No to mamy Wii na Skorpion, Willow wygrywa. Jeżeli chodzi o Daga, no to tu jest ten smoczy Dag i nie kojarzy chyba żadnego innego skina do Daga. Pamiętam, że jak robiliśmy ten odcinek ze zgadywaniem chyba części ciała, to nam dałaś coś właśnie od Daga, tak? Nie, to była... A my myśleliśmy, że to był Dag. No więc oczywiście to jest najlepszy skin do Daga. Jeżeli chodzi o Chucka, no to on ma tylko tego skina i on mi się tak szczerze nie podoba. No. Nie podoba mi się, ale no musimy wybrać, także no co, no wychodzi na także to, że bez to jest, skina. Że grajcie bez skina. Lepsza wersja jest bez skina. Chociaż nie, no w sumie z tym skinem nie, no wolałbym chyba bez skina. Chociaż tył ma fajny, to może jak się nim jeździ, to nawet spoko to wygląda. Ale jakoś mnie ten Chuck nie przekonuje i czekam na jakiegoś lepszego skina do Chucka, aż wyjdzie. Co, no nie mamy wyboru, więc wybieramy tego. No to teraz naprawdę epicki, niesamowity wybór, bo trzeba będzie wybrać najlepszego skina do Charlie. I jak widzicie, u mnie odpala się od razu właśnie ta niesamowita Charlie. To niesamowita jest. Ale ta Roza, znaczy Rose i Charlie oczywiście, no... Ja myślę, że niesamowita. Niesamowita? Jestem mega fanem Spidermana i ja bym ją tu dał w ciemno, gdyby nie było tak dobrego skina obok. I dobra, wy wybierzcie piersi. Vera? Niesamowita. Gratuluję. Przegłosowane. Niesamowita. Niesamowita. No ja wybieram, słuchajcie, tą Rose i Charlie. Jakoś wydaje mi się, że ona jest troszeczkę fajniejsza. I bardzo podoba też mi się nawiązanie tym skinem do Poison Ivy. Ja też lubię Poison Ivy, też jest naprawdę spoko. I ja wybieram tego skina, ale wygrywa niesamowita. Poison Ivy, a tak sobie myślę, trujący bluszcz. No bo jest taka postać z DC Poison Ivy. No wiem, ale tak mówię, ty lubisz dotykać trujący bluszcz. Nie, nie lubię dotykać trujący bluszcz. Dobra, Dave z Ameryki, dzięki. Także słuchajcie, to niestety Rose i Charlie nie wygrywa teraz, a wygrywa niesamowita Charlie, ale Rose i Charlie w serduszku. No to pora wybrać najlepszego skina, słuchajcie, do Miko. No i Gracjan, tutaj no jest duży Grinch. Wybór. Jest tu, ale na pewno? Zrzędliwy Miko, Grinch? Tak. Jesteś tego pewien? Bo jest na przykład jeszcze taki wąsaty do wyboru. Bardzo fajny wąsacz. Albo Wukong Miko, czyli nowy, legendarny skin. I zobacz, na jakiej chmurce jest ziomek. Nie podoba ci się? Znaczy nie jest zły, nie mogę powiedzieć, że jest kiepski, ale ten Grinch mi się bardziej podoba. Moim zdaniem jest spoko, ten Grinch ma coś w sobie takiego, że pasuje bardzo do tego Miko. Bardzo pasuje do tej postaci, bo nikt nie lubi. Nie lubią my ludzie. A Vera, no to ty kogo wybierasz? Możesz kliknąć sobie pierwsza. Nie, no mi się podoba ten Wukong. Wukong, dobra, no to Gracuś, teraz ty. No ale myślę, że mówisz jak cera do wyglądu, to bardziej Grinch. Wybierasz Grincha, no dobra. I wiecie co? Ja chyba wybieram Wukonga, no bo on ma też niestandardowe ataki eliminacji i no wygląda to naprawdę fajnie. Jak tego nie widzieliście, jak to wygląda, to możecie sobie sprawdzić mój odcinek właśnie ze skinu, który w sumie niedawno pojawił się na kanale, myślę, że na pewno go znajdziecie. No i co? No wygrywa po prostu Wukong Miko. No to teraz przechodzimy już do legendarnych. Dokładnie tak, już legendy są wybierane. No i tak, zaczynamy od Spike'a. Już tu mi się włączył mroczny Lord Spike. No ja Lord w ogóle... Nie w ogóle kiedyś myślałem, że to jest low. Jak low? No że low to jest. Że to jest low tym skinem. Tak. A kojarzę coś na jakimś odcinku, tak powiedziałeś, taką głupotkę. Ale fajny skin, bardzo fajny. Słuchajcie, skin. Ja mam jeszcze na przykład takiego robota Spike'a. Właśnie mam ja też Sakurkę. I oj, coś czuję, że Vera może zagłosować tutaj na Sakurę Spike. Jeszcze jest w ogóle taki skin, ognisty Spike, który wygląda jak Pyro. Pyro, bardzo fajny. A ja zagłosuję na log. Że no co, a, że na tego, tak, na to jest świątecznego Spike'a. W ogóle pogrzane, że on się po polsku nazywa świąteczny Spike, a po angielsku chyba się nazywa jakoś Logmas Spike, czy coś takiego. No właśnie, nie? Bo Logmas. Bo chodzi o to, że w Clash Royale... Że jest logiem z Clash Royale, to właśnie jest emotka, która jest dosyć tak samo przebrana jak zaraz w Spike.
Ale słuchajcie, czy wy jesteście tego pewni? No bo jeszcze teraz wyjdzie taki niesamowity skin jak kreskówkowy Spike. I nie ma bata. Wygląda na mnie jak atomówki. No tak. Wygląda jak atomówka, no ale ja na niego głosuję. On jest moim zdaniem przepiękny. Ale za tyle gemów. No on jest, bo on jest legendarny. Myślę, że za takiego warto. Jak na przykład za tamte, co wcześniej mówiłem, i to bym nie dał do końca, no to na przykład za niego, czy za tego Stew bym dał 300 gemów. I moim zdaniem, no on jest super skinem. On jest niesamowity. Zobaczcie to sam jeszcze raz, jak on tu tylko wyskakuje. On jeszcze ma super ataki, jeszcze ma pakiet odznak w ogóle w zestawie, ikonę gracza specjalny. Jeszcze ma te eliminacje specjalne. No nie no, chłop jest niesamowity. Moim zdaniem top 1 skin do Spike'a. Vera, ty wybierasz Sakurkę. Cena do jakości też fajna, no. No jak ci się podoba Sakura, Spike i ten, no to wybierasz, tak? A ty, Gracjan? Ja biorę... no, tego kreskówkowego. Także wygrywa kreskówkowy Spike jako najlepszy skin do Spike'a. No to wybierzmy najlepszego skina do Crowa. Dla mnie to jest automatyczna odpowiedź. Ja skin, wiem, którego ja zawsze wiem, chcę. Ja wiem. Od zawsze chciałem. Feniks Kruk. Tak, najlepszy mój zamiast. No jak może sobie uzbierasz kiedyś gemy i kupisz, nie? Albo może od kogoś dostaniesz, nie wiem, na święta. Może na przykład od Werki. O, właśnie powinniśmy to samo. O. Vera szukała sobie prezentu na Grasusia, może znajdzie. Dobra, słuchajcie. No, to co, zgadzamy się wszyscy, że Feniks tu Kruk wygrywa, bo jest też sporo na przykład fajnych skinów, jak na przykład kościany. A jest też mecha na przykład Kruk. Ale chociaż ty, Vera, mówiłaś, że nie lubisz mecha skinów. No, mi się kościany podoba. Kościany ci się podoba? No to głos Wery jest na kościany. Głos Grasusia, słuchajcie, jest oczywiście na tego Feniksa. No i sama ta animacja, jak on się przemienia, no to jest tak trochę jak przy tym Dark Angel Colcie. No jest to po prostu fenomenalny. Ja też głosuję na Feniksa Kruka jako no najlepszego skina do Crowa w Brawl Stars. Ale szefu se stoi. Teraz Leon. Leon, dokładnie tak. Macie jakieś propozycje tak z głowy? Najlepszego Sally skina? Sally Leon, okej. Jedyny skin, którego mam, ale jest super. A jest na przykład, słuchajcie, biały Wilk Leon. I jeszcze był ten wcześniejszy Wilkołak Leon, nie? No, to teraz go nie można kupić chyba, bo go chciałem kupić. Tak, tamten jest unikalny, nie wróci, ale właśnie wrócił w takiej zmienionej wersji po prostu, nie? Jest na przykład jeszcze Dino Leon. No ale chyba... Sally? Mówisz, że Sally? Tak, nie, chyba Wilkołak, myślę, że Wilkołak. Wilkołak? Ale właśnie w tej wersji, czy tej starej? Ten biały jest fajny. Ten biały Wilkołak? No taki bardziej niebieski. Okej, okej, tak, tak, tak. Czyli od ciebie głos na białego Wilka? Ja też sądzę, Vera na Dinusia? Ja sądzę, że Kaczuszka. Kaczuszka wygrywa, Sally Leon według Wery. To jest jeden z kim, którego mam tak naprawdę. Jest git, z tych właśnie Life Rainsów masz tego? Tak, tak. Okej. Chyba go byłem go za 69 gemów. Pamiętam, jak Rekin Leon wychodził w ogóle. No, też jest fajny. Ja też śmieszne, że Krug mam bardziej same drogie skiny, a na przykład Leon ma same tańsze. No, akurat on jest drogi, ale... No, w sumie tak. Wiem, ale wiesz co, ja też zagłosuję chyba na tego właśnie białego Wilka Leona. Wydaje się on trochę ciekawszy od tamtego Wilkołaka. I okej, no ja wybieram tego skina. Jeszcze pamiętam, że był taki duch, nie? Przybrany na Halloween właśnie też tutaj Leona, ale myślę, że pomimo wszystko biały Wilk Leon wygrywano, bo 2-1 i tak. Także przykro mi, Kaczuszko. No to Sandy jest chyba prosty wybór właśnie. Latareka? Tak. Ja mam tego skina i moim zdaniem jest bardzo fajny. Nie. Sandy Koya. Sandy Koya. Jak sobie zrobił te swoje śpioszki i idzie w kimę. No fajny. No ja latarękę mam, Koi nie mam, więc... A ja mam, wiesz czego ja mam? Kogo masz? Nie pamiętasz? Ty masz tego! Łasucha. Nie, nie mam Sennego. A, Sennego, tak, ja ci kupiłem Sennego, Sandiego no, i Sandiego wtedy, jak ci robiłem anti-pranka. Już mi się przypomniało. W ogóle patrz, jakie on ma słodkie budki, Vera, widzi? No, klapeczki w pajkunie, dokładnie. No ale to co, no ja głosuję na latarękę. Ja też. I co, i no niestety, no przegrywa ten koi, ale jest fajny, jest uroczy. I jakbym, dobra, tak szczerze, jakbym miał sobie kupić jednego skina do Sandiego, no chyba bym wybrał koje. Jakbym miał dużo gemów. To my mamy dużo gemów. Ale mam już latarękę, więc nie będę go kupował. Ale no jest ładny też. Muszę ci to przyznać, ale wygrywa moim zdaniem latarenka. Teraz wybieramy skina do Amber, no i też mam tu bardzo pięknego skina, no, który od razu ja się włączył. I ja na niego głosuję w ciemno. Ja co by się nie działo. Wiem. Jeszcze jest Amber de la Vega oczywiście, też fajna. Taką tutaj, jak Zorro troszeczkę. No co, ale ja słuchajcie, wybieram królową mrozu. Moim zdaniem jest najlepsza. Też się zgadzasz? No to zgadzamy się wszyscy, więc ewidentnie najlepszy skin do Amberki. Ohoho, teraz będzie coś fajnego, bo słuchajcie, teraz wybieramy najlepszego skina do Meg. No i ja mam tu mocnego kandydata do zwycięstwa. Megalodon. On chyba też był na odcinku z Admirosem, z tego co pamiętam. Dużo mocnych skinów tam wleciało. Fajnie wygląda ta Meg. Ma tutaj jeszcze taką żelkową, trochę nuzię przezroczystą i rączkę. Trochę jak jakiś taki kapitan właśnie z jakichś piratów z Karaibów czy coś. Fajny ma statek. No a jeżeli chodzi o skiny do Meg, no to jest wiele naprawdę fajnych, na przykład taki no, Monster Truck, jest ten żuk, ale nie, no ten jest moim zdaniem najlepszy. To co, wszyscy się zgadzamy? Znaczy mi się podoba jeszcze... A, ten duch Jaguara, on był z Ligi Mocy też, nie? Tak. Pamiętam, że nabijałaś winy, tak, żeby go móc kupić. Tak, i nadal czekam, aż odblokuję Meg, żeby móc kupić tego skina. Aha, no on jest ogólnie też git, ale myślę, że ten jest lepszy. No też nie jest ukrywam. Fajny, no fajny. Ale nie jest lepszy? No może troszeczkę. No to powiedz szczerze, który jest najlepszy, bo mam to wybierać... Tyle lepiej. No dobra, no to jest lepszy. No to jest lepszy. No. No to Megalodon wygrywa, totalny szef. Bang!
Teraz wybierzmy najlepszego skina do Serge'a! Moim zdaniem, ten, który jest tam, czyli zrób to sam, Serge. Kiedyś go zrobimy, on czeka dalej, żebyśmy go zrobili. Mam nadzieję, że może w święta będziemy mieć chwilę czasu, żeby sobie usiąść, może i go zrobić. Ale, no co, ja mam tutaj na przykład Serge Konga wybranego z wielkim bananem. Naprawdę wielkim bananem. No i co, jest jeszcze tutaj ten Serge, zrób to sam i jest jeszcze ten Serge, Kraken. No moim zdaniem zrób to sam. Fajny jest ten Kraken. Ale jakbym zobaczyła Kraken Serge'a, to ja bym nie powiedziała, że to Serge. Serio? No, gdybym zobaczyła samego tego skina. Wiesz, mu tak głowa wskakuje w ogóle na statek, no, i wtedy nóżki mu się wyciągają. Jak taki tik trochę. Fajna jest ta animacja. Ej, no w sumie jakby to była głowa tika, można by zrobić takiego skina. No. I tak by sobie fajnie chodziła na tych 8 młotkach. Jeszcze słuchajcie, był rycerz właśnie Serge, który był z Karnetu. No bo on był oczywiście wcześniej chromatycznym zadymiarzem, no, zanim stał się legendarnym. Ale myślę, że rycerz nie był najlepszym skinem. No chyba najlepszy jest Kraken, ja według mnie, tak szczerze. Sam. No jest, jest Kraken. Według ciebie, Gracjan, zrób to sam. Fajny, taki pudełkowy. A według ciebie, Vera? Wybierasz małpę? Małpa. Serge Kong! Ej, dobra, to ja zmieniam zdanie, też głosuję na Serge Konga i Serge Kong wygrywa. Chociaż, no nie, no tak obiektywnie, no mi się wydaje, że ten Kraken jest najładniejszy. Jakbym miał sobie kupić innego skina za gemę, to bym wybrał tego Krakena, no. Wy tego, wy byście tak nie zrobili? Jakbyście mieli nielimitowane gemy i mogli sobie kupić jednego skina do właśnie Serge'a, to nie wziąłbyś, Gracjan, tego Krakena? Bardziej nie wróci, bo może kiedyś tak zniknąć i nie wrócić. Nie, no moim zdaniem oficjalnie ten Kraken Serge wygrywa. Teraz pora na Chestera i czy on ma w ogóle jakieś fajne? Drewniane. Tak, ten mi się podoba. Podoba ci się? No a kiedyś właśnie, mi chyba mówiłaś, mam sobie jego... coś jeszcze puszczę, jakieś te latające. No, ja go kupiłem w ogóle, Sublink. Wiecie co, mi się żaden skin do Chestera jakoś mega nie podoba, dlatego nie mam żadnego skina do Chestera. Ale niech będzie, ja zagłosuję też na leśnego ducha Chestera i także on wygrywa jako najlepszy skin w Brawl Stars właśnie tej postaci. No i przedostatnia postać teraz? Przedostatnia postać, czyli Cordelius. Zobaczmy tutaj, ja mam bardzo fajnego skina moim zdaniem. No ale tutaj jest na przykład jeszcze taki zarodnikowy Cordelius, no, ten... który był wcześniej też w Karnecie. Czy na przykład właśnie o tutaj taki trujący. Trochę wygląda jak z Mario jakaś postać, nie? Ale... wygląda jak postać z Mario, totalnie. No ale to ty dajesz tego zarodnikowego? Tak. To jest, on w sumie trochę jak mojojojo wygląda. Ma taki mózg, no, ten, z pieczarkiem. No, to właśnie, i może tutaj właśnie Cordelius jest jakby tylko robotem, którym steruje pieczarka z innego wymiaru. Patrz, jaka wkurzona, też ma oczy jak z Mario. Ale nie, no moim zdaniem najeźdźca jest najlepszy. Fajny jest ten najeźdźca, podoba mi się. Ja sądzę, że najlepszy jest ten. Jest, co? Taki, jest taki słodki. No to słuchajcie, nie jesteśmy zgodni, każdy ma swojego ulubionego, ale no co, no moim zdaniem wygrywa najeźdźca. I zostaną ostatnia postać, czyli Kit. Dokładnie tak, została nam ostatnia postać, a powiem wam szczerze, nagrywamy to prawie już dwie godziny, oceniamy skiny do Brawl Stars i wybieramy tylko właśnie te najlepsze, więc jeżeli możecie docenić, to jakąś łapką w górę, będzie nam naprawdę bardzo miło właśnie za to, co tutaj dzisiaj dla was nagrywamy. No i co? No trzeba wybrać najlepszego skina do Kita? No to może, panie mają pierwszeństwo, proszę, możesz sobie wybrać pierwsza skinka. Oj, tutaj się nie wyświetlają tamte, ale no, do Kita jest więcej skinów. Czy może najlepszym skinem jest ten Boxer Kit? Takie wersje kolorystyczne i nawet spoko. Nawet spoko. Czy może jednak ta wersja kolorystyczna tego Kita, czyli właśnie Złota Łapa? Czy może jednak właśnie ten Boxer Kit Mroczna Łapa? W sumie mi się chyba najbardziej ten podoba. Mi też. Mi też. No ale jeszcze do Kita jest taki skinek jak właśnie, o, Westernowy Kit. W ogóle on się po angielsku nazywa Billy the Kid. Ha. Fajnie się tak nazywa i patrzcie, no fajnie, pasuje mu ten skinek, moim zdaniem on jest ładniutki, bardzo fajny, jak za 1000 blinków albo 29 gemów, ej tak szczerze, nie, tak szczerze, to albo ten, moim zdaniem, albo ten. Nazywam Mroczna Łapa. Mi się bardzo podoba podstawowy. Podstawowy, zwykły kotek, ty byś grała tylko zwykłym. No ale jakbyś miała wybrać innego skinka? No to chyba właśnie Mroczna Łapa. Mroczna Łapa, dobra, ty Gracuś? Mroczna łapa również. No dobra widzowie, no to moim zdaniem też Mroczna Łapa albo właśnie ten Westernowy Kit. Ale ja bym zagłosował tak, żeby się trochę pokłócić właśnie dla tego Westernowego Kita. Moim zdaniem jest bardzo fajny i też ma fajną cenkę. No, ale i tak czy siak wygrywa właśnie ta Mroczna Łapa Kit. Ej, ale ogon ma fajny, tego nie widziałem. Ogon ma fajny. No dobra, no to mamy, słuchajcie, ostatniego zwycięzcę. No i w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, to wiecie co robić. Wpadajcie na nasze Instagramki, macie linki w opisie. Tutaj jak ty masz na Instagramie? Gracjan Butas. Dokładnie, ja mam Damian 4 ty, a to jest Stevia. Zapraszamy. But w kotach. But w kotach. Czemu nie kot w butach? Żeby było inaczej. No dobrze. Para, jesteś inna. Dobra, to słuchajcie, to tyle w tym filmie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Piszcie wasze wybory. Siema!